śledzisz na przykład teraz kariery Karoliny Pisarek czy Karoliny Gilon? Głównie jak śledzę, to śledzę Karoliny Pisarek. Dla mnie no, jest to osoba, którą można teraz podziwiać, bo gdzieś tam, wiadomo, no, sytuacja między nami w programie nie była jakaś tam kolorowa. Jak sami dobrze wiemy, nie będę też tutaj ściemniać, bo to wszystko w internecie, jak to mówią, nie ginie. Ale teraz, kiedy spotkałam ją kilka razy, nie wiem, w Warszawie czy na stacji nawet benzynowej, jak gdzieś jechałam, to jej zawsze mnie obdarzyła cudownym uśmiechem i zawsze jej mówiłam, że trzymam za nią kciuki i że chcę, że jakby cieszę się, że osiąga takie sukcesy. I to jest fajnie się na to patrzy, że miałam możliwość być z tą osobą, tak? I że ona gdzieś tam teraz jakby wznosi się ku niebu i po prostu szybuje i może po prostu osiągnąć bardzo dużo.